14 Pro, kontra 14 Ultra. I tutaj, jak widzimy, mamy szerszy obiektyw w Ultrze 0,5, tu jest 0,6. Różnica jest duża. Przejdźmy się, widzę stabilizacja. W obu wygląda bardzo stabilnie. Jakbyś chciał vlogować z tego urządzenia, tak to będzie wyglądać. Tutaj jest ruchoma przysłona i zauważyłem, że w Ultrze już przysłona się zmniejszyła, a w wersji Pro jest dalej na pełnej, jakby w pełni otwarta, można byłoby powiedzieć. Tak wygląda vlogowanie, pełne wyciągnięcie ręki. Bardzo szeroki kąt w Ultrze i to mi się podoba, czym szerszy, tym lepszy. Dobra, czy jest makro? Tak. Czyli autofokus w szerokim kącie jest. W obydwu. To oczywiście. I teraz tak. Po co ci makro? Proszę bardzo. Pięknie. Pięknie. Jak szybko jest? Ciężko będzie pokazać to w tym trybie, więc przejdźmy sobie w główny obiektyw. Główny obiektyw. Bokeh efekt tak zwany, nie bokeh, bo to w muminkach, tylko bokeh. Bardzo szybki w obydwu. Ok. I teraz gdybyś chciał vlogować z tego, tak to będzie wyglądać. Vlogowanie, ja się zatrzymam na chwilę, może nie pod słońce. Bokeh, przejdźmy. Zauważyłem, że Ultra ma raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Taka sama ilość sensorów jest w Ultrze, jak i w Pro. Z tyle, że ma dwa fleszy małe w Ultra, a jeden duży w wersji Pro. Telefoto. Oczywiście w telefoto też jest autofokus w każdym. Inne menu jest zupełnie w wersji dla kamery, w wersji Ultra i wersji Pro, no w ogóle są inne, no po prostu jest inne. 10-krotne powiększenie. Jak widzimy, bardzo taki kontrastowy, ostry, piękny obraz jest w Ultrze, a wersja Pro ma dość, jakby była brudny obiektyw, ale nie jest. Sprawdziłem przed chwilą. No jest taka mgiełka, nie? Większość smartfonów nie można powiedzieć średni, ale większość smartfonów nie ma tak ostrego obrazu jak ta Ultra. Ta Ultra jest po prostu wyjątkowa. O tak można było powiedzieć. Szpiegować można. Jednak Xiaomi tutaj naprawdę zadbał o maksymalne możliwości. Aczkolwiek 15-15. Widzimy różnicę? Definitywnie Ultra robi wrażenie. I sąsiadka. Sąsiad tym razem z brodą jest widoczny. Czyli szpiegować można. Sąsiad się zmywa. Nie wytrzymał presji. 0,5. I wracamy. 0,5. Do przedniej kamery. A w przednim nie ma autofokusu ani w jednym, ani w drugim, który jest szerszy. To wręcz są identyczne. Ale czy na pewno? Ekspozycja, jak jest szybka? W obydwu identycznie. Mógłbyś powiedzieć, te same kamery są z przodu. Może i tak, a może i nie. Dlatego sprawdźmy w nocy, bo to jest ważne. Z uwagi, iż wersja Pro ma jaśniejszy obiektyw 1.4, a Ultra 1.6. Zobaczcie, jaka jest różnica. Definitywnie jaśniejszy obiektyw robi wrażenie. Widać więcej, prawda? Patrząc na tą hulajnogę, jak to jest rozświetlone, definitywnie widać więcej. I przednia kamera, również wersja Pro, wygląda na jaśniejszą, ale mogę się mylić, nie, do światła. Tak samo. I one są identyczne.